dobry, zostań w domu, baw się z nami. Dzisiaj pomalujemy sobie na lukrze. Jak zrobić lukier i jakie będą efekty? Myślę, że na koniec zobaczymy. Potrzebuję cukru. Zalewam cukier gorącą wodą. Należy go dobrze wymieszać i wystudzić. Zobaczcie. Mamy taką lejącą, gęstą ciecz. Nie musi być do końca wypuszczony, bo lukier to najczęściej robimy z cukru pudru, a ja tu używam zwykłego cukru. Zobaczcie, tu mam wodę. Woda, o, nam się fajnie podnosi, a lukier jest gęsty. Odłożymy sobie łyżkę na bok. I słuchajcie, biorę pędzelek i zamalowuję sobie kartkę lukrem. Nie maluje się to tak prosto jak wodą. Cała kartka szerokim pędzelkiem ma być zamalowana. Zaraz Wam pokażę, że ona się błyszczy, jak jest wymalowana i widać, w którym miejscu jest może nie do końca domalowana. Ja się postaram zrobić tu taką rameczkę sobie. Słuchajcie, muszę sama sprawdzić, gdzie jeszcze nie domalowałam. Błyszczy się nam pięknie. I właściwie moglibyśmy kartkę wystawić. Mamy biały prostokąt na białym tle. Ale my chcemy na tym malować, więc zobaczymy, co nam wyjdzie. Słuchajcie, odstawiam lukier, żeby mi się nie pomyliło. Potrzebuję teraz wypłukać porządnie pędzelek. No i zabrać się za malowanie. Najpierw zrobię sobie tło. Jakie farbki używać? Możecie używać wszystkich farbek. Maluje się zupełnie inaczej na tym lukrze. W zależności od tego, jakie farbki, ja tu w tej chwili mam farbki akrylowe. Zobaczcie. One się tak śmiesznie rozpływają. Farbki plakatowe będą jeszcze inaczej pracowały. Patrzcie, zaczynają pomiędzy sobą przenikać. Może tu dodamy trochę brązowego. Nie chcemy, żeby było tło jednolite. Zobaczcie, gdzie nie pokryłam lukrem, to zupełnie inaczej się maluje niż w miejscu, gdzie została kartka pokryta lukrem. Spróbujemy jeszcze dodać białego i żółtego. No i mamy tło. Włożymy pędzelek. I spróbujemy na tle zrobić sobie jakieś kwiatki. Może jest czas na niezapominajki? A może będą to niezapominajki? Popatrzcie. Niezapominajki, kwiatki z bajki, które rosną nad potoczkiem, patrzą żółtym oczkiem. Czyli zaraz spróbujemy zrobić takie nierozkwitnięte. Popatrzcie, jak fajnie mi się to wszystko rozmywa. Rozlewa. A jak wyschnie, to będzie się też wszystko pięknie błyszczeć. Tutaj zrobimy trochę niezapominajek. Takie, zobaczcie. Robimy tylko kreseczki. Na pewno efekt nas zaskoczy, jak to wszystko nam się porozlewa. No i moje niezapominajki rozpływają się pięknie. Nie mają jeszcze żółtych oczek, ale zaraz im zrobimy.
patyki w kolorze zielonym. Popatrzcie. Połączymy. Tu od razu sobie będę zaznaczać jakieś listki. O, każdy kwiatek spróbuję połączyć. Patrzcie, jak to fajnie wszystko się rozlewa. Jak zupełnie inaczej. Wierzcie mi, że malować też maluje się inaczej niż na normalnej kartce czystej. Zachęcam Was, żebyście spróbowali. O, no, dodamy jeszcze trochę listków. O, może jakąś trawkę. Dalej nie mamy środku, ale jeszcze mi tu potrzebne są niezapomnienia. I teraz co? Jeszcze łodygi jakieś. O, patrzcie, jak tu się świetnie to wszystko rozlewa. No i muszę mieć oczka. Miały być żółte, to zrobimy żółte. Spróbujemy to odwrócić. Uwaga! Nie zapominajki, są to kwiatki z bajki. Rosną nad potoczkiem, patrzą żółtym oczkiem. Zostań w domu, baw się z nami. Dziękuję!